Dzień dobry Państwu i witajcie na koszmarnych horrorach, a my kontynuujemy miesiąc pełen gości tutaj i nowym gościem kolejnym jest szef na ekranie, dziennikarz filmowy Dawid Muszyński, który miał inną sytuację z wyborem filmów, bo trochę negocjował ze mną i zaproponował mi film, który ja myślałem, że jest zbyt nowy, stanowczo, zbyt nowy jak na nasz podcast. Potem zapłakałem, widząc, że ma już ponad 20 lat na karku i film ten w dodatku idealnie dobraliśmy, ponieważ wydarzy się większość jego akcji 4 lipca, a my nagrywamy właśnie 4 lipca, czyli w święto niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kto by pomyślał, że jest to horror, który teoretycznie można nazwać patriotycznym albo właśnie Independence Dayowym. Mówimy oczywiście o Wiem, co zrobiłeś poprzedniego lata, czyli koszmar minionego lata, I Know What You Did Last Summer. Witam, Dawidzie, skąd taki wybór? Witam, słuchaj, no nie pozostawiłeś mi dużego wyboru, ponieważ filmy, które ja uważałem za koszmarne i miałem z nim jakieś tutaj przejścia osobiste, łączyły się z nim jakieś moje wspomnienia, już zostały omówione, więc sięgnąłem taki tytuł, który kojarzy mi się z Krzykiem, bo jest tak jakby trochę rip-offem tego filmu. Zresztą ma tego samego scenarzystę, Kevina Williamsona. No i mówię, słuchaj, zawsze lubiłem panią Love Hewitt, zwłaszcza jak po obejrzeniu jej w serialu Just Five, więc why not, no? No to prawda, kto nie kochał Jennifer Love Hewitt, to może już teraz wyłączyć, szczerze powiedziawszy. Jak się nazywał ten ich pięcioro, tak. Właśnie, ten Just Five, 94 rok, bodajże 95, chyba wszyscy byliśmy w niej zakochani. Jezus Maria, to była najlepsza postać ever. Ale mamy horror i jako, że zanim ruszymy, to trzeba zrobić szybciutką opowieść fabularną. Fabuła wygląda tak, że banda zidiociałych, młodocianych, przyszłych gwiazd w swoich różnych kategoriach, jeden ma być prawnikiem, drugi kimś tam, przypadkiem potrąca kogoś na drodze, ale jako, żeby nie chcą iść do pierdla, rzucają go do wody i rok później okazuje się, że ktoś o tym wie i zaczyna na nich polować. I okazuje się, że to idealny materiał na teen slasher, coś, czego nie było od wielu lat. Jak ci się do tego wróciło? Bo ja za pierwszym razem, jak oglądałem, to chyba chociaż trochę się bałem. Teraz jak to oglądałem, zastanawiałem się, jak ja mogłem się na tym filmie chociaż odrobinę bać. Znaczy ja się na nim nie bałem, ja się po prostu dobrze bawiłem, bo te teenage slashery, jak ty je nazywasz, zawsze kojarzyły mi się z jednym, z głupimi decyzjami głównych bohaterów. To były te filmy, na których człowiek siedział, czy to w domu, czy w kinie i pod nosem mówił: no jak ty możesz wchodzić? No nie na górę, no nie do szafy, no z szafy nie uciekniesz, no nie rób z siebie idioty. Słyszysz jakiś odgłos, po co tam leziesz? No przecież wiesz, że na was polują, no po cholerę tam leziesz. I cały czas mam coś takiego i ja się przy tym dobrze bawię po prostu. To jest taki odmurzacz dla mnie. To prawda, to jest odmurzacz, ale ten film właściwie można powiedzieć, że zaczyna nową erę horroru chwilowo. Ponieważ do tego momentu mieliśmy bardziej potworki, mieliśmy różne tam inne historyjki, ale slashery jako takie, szczególnie z młodzieżą, no od lat 80. tak raczej cisza. I Krzyk i właśnie Koszmar minionego lata obudził nagle chyba wszystkich producentów w Stanach Zjednoczonych. Powiedział: o, bierzemy młodych i pięknych i to krwi i starczy. No i właśnie Kevin Williamson był tym scenarzystą, który napisał Krzyk. Mało tego, nasz Freddie Prinze Jr. ubiegał się o rolę czarnego charakteru w Krzyku. Ale nie dostał z wiadomych przyczyn, po prostu ludzie doszli do wniosku, że on nie jest wystarczająco kopnięty, no nie sprzeda tego. Ale właśnie Kevin powiedział: słuchaj, a ja mam dla siebie rolę w moim następnym filmie. Bo Kevin, jak to człowiek bardzo rozgraniczony, piszący scenariusze na zamówienie, to napisał Krzyk 1, Krzyk 2, Krzyk 4, no i między innymi także napisał właśnie Koszmar minionego lata, chcąc jak najszybciej skapitalizować tą możliwość zarabiania na tych filmach, bo on dobrze wiedział i on podkreślał to w wywiadach, on dobrze wiedział, że to nie będzie trwało wiecznie, że to jest krótki zryw i trzeba z niego wyciągnąć ile się da, a że właśnie tak jak powiedziałeś, studia i producenci widzieli w tym kasę, to także kasą rzucali w scenarzystów, żeby jak najszybciej coś napisali. Tak, to jest prawda, w ogóle to jest fajne, jak ty mówisz o tym troszeczkę z tego, co sam mówił Williamson, a inna perspektywa jest troszeczkę, gdzieś tam wywiady producentów były, ponieważ Williamson próbował się przebić ze scenariuszem Koszmaru,
kilka lat wcześniej. On ten w ogóle napisał jeszcze wcześniej ten scenariusz, ale nie szło. Dopiero Krzyk sprawił, że on nagle po prostu zobaczył, o, wyciągnął z szuflady to, co miał napisane wcześniej, ale i nagle ci sami producenci... Ale on guzik tam napisał. No powiedzmy ludziom prawdę, że to powstało na bazie książki z 1970 roku pani Lois Duncan, więc on tak naprawdę... Ale bardzo zmienił, żeby nie no było. No dobrze, ale wciąż musiał kupić prawa, to wciąż była jej opowieść. On oczywiście przerobił, bo u niej w książce to nie byli studenci, tylko to byli licealiści, no ale producenci wiedzieli, że dzieci jednak nie mogą do tego filmu zatrudnić, więc to by nie przeszło, bo ta ona na początku przez ten list w książce dostała jako licealistka w swojej szafce szkolnej. Do tego morderca nie latał z wielkim hakiem, tylko strzelał z pistoletu i to też wszyscy doszli do wniosku, że do slashera no nie będzie pasowało, jak gościu będzie latał z gnatem. Więc on to przerobił, no, ale to jest wciąż jej historia. I to mówię, jak ona wyszła, to miała już 27 lat. 27 lat. Więc wiesz, to było jeszcze przed Halloween nawet, które wiesz, trafiło do kin. Więc no... Przed Halloween H2O, ale swoją drogą Halloween H2O, czyli to, Boże, nie wiem jak ono się nazywa, Halloween Resurrection, no, czy coś w tym rodzaju, jest dokładnie, gdyby nie sukces Krzyku i Koszmaru Minionego Lata, a Koszmar Minionego Lata miał, Boże, 120 baniek zarobił, a kosztował jakoś 15-17. 17. To są... 17, no właśnie, a zarobił 125,2 miliona. No właśnie, to jest ogromny hajs. I gdyby nie, to byśmy nie dostali tej wersji, w której Josh Hartnett gra syna czy kogoś tam od Jeremy Lee Curtis i ma ten element właśnie licealistów się pojawiają i tak dalej. Więc można powiedzieć, że za dużo złego też odpowiada i dobrego w pewnym sensie. Za renesans, ale i kawał ścierwa właśnie tych licealnych horrorów, gdzie po prostu zawsze był jakiś idiotyczny morderca, który ściga. Ja muszę ci przypomnieć, że pan Williamson oprócz horrorów na swoim koncie ma także Jezioro Marzeń. Jezioro Marzeń. I niejeden nastolatek, który dorósł i ostatnio nawet odświeżał sobie ten serial na Netflixie, na przykład moja żona, jest mu bardzo wdzięczna za jego pracę. Więc wiesz, oprócz tego pamiętaj, że on też dostarczył tekst dla Rodriguez'a filmu Oni, też właśnie z Joshem Hartnettem, o którym wspomniałeś. Tak jest. Więc wiesz, no, tak jest. Starał się jak najwięcej tego wszystkiego wyprodukować, ale dzięki Bogu był człowiekiem, który idzie w każdą stronę. No nie sfokusował się tylko na horrorach, on po prostu miał jakiś dryk, przepraszam, wciąż ma, bo gościu żyje. Co by nie było, że go uśmiercam. I wciąż pisze. Tak. Ma ten dryk, że potrafi napisać opowieści o licealistach i mordercach. No niedawno wszyscy, którzy śledzą chociażby historię i biografię Kevina Bacona, na pewno zauważyli, że właśnie Williamson odpowiada za serial The Following, który muszę powiedzieć, że przynajmniej pierwszy sezon mnie bardzo przypadł do gustu. Następne sezony już nie tak bardzo, ale cała wyjściowa koncepcja była bardzo fajna. Mi się wydaje, że Williamson z tego co... To on potrafił jakoś, mimo tego, że był facetem, on nie miał wtedy, to nie był nastolatek piszący o nastolatkach, albo taki wiesz, świeże 20 lat miał, on już wtedy miał dobre 4 dyszki na karku, mniej więcej, 35-40 lat, więc on, udało mu się złapać tą końcówkę lat 90., końcówkę to, zanim jeszcze zaczęły się internety, bo w tym filmie jest internet przez chwilę i jest cudowny, ale gdyby pisał o młodzieży 2-3 lata później, to kompletnie moim zdaniem by nie trafił. Ten moment już 2000, kiedy mamy bardziej Britney Spears, bardziej Christina Aguilera. No ale napisał wtedy Jezioro Marzeń, czyli trafił, no. Jezioro Marzeń wcześniej napisał, wcześniej. To są rzeczy, które on pisał jeszcze tak? W 96-97. On już, w sensie one, jako już miał kontrakt, to kontynuował. No ale to nie była ta sama młodzież, wiesz o co chodzi. Okay. Jak już zahaczył ludzi, no nie, to już ma, jak on trafił w ileś postaci, które dla... Spotkałem się z taką fajną analizą, gdzie ktoś wyliczał, że wszystkie jego postacie są prawie takie same i tam przeskakiwał z różnych filmów i on po prostu tak jakby miał taki schemacik, który wrzuca do różnych projektów i przez te kilka lat to łykali ludzie jak, wiesz, jak pelikany łapią ryby po prostu. Jakbyśmy pragnęli takiej młodzieży albo
w ogóle chcieli się taką utożsamić. Ale Julio, no na litość boską, lata 80. i 90. to był schemat kina, no zobacz sobie na kino akcji. Ci bohaterowie wszyscy są tacy sami, no. Więc wiesz, no, oni prawda. Tylko różnią się akcentem, bo albo mówią jak Stallone, albo mówią jak Arnold Schwarzenegger, albo jak Bruce Willis, no. Ale generalnie to jest ten sam bohater cały czas, tylko w innej scenerii, no. I tak samo było z horrorami nastolatkami, no. Zawsze była głupkowata blondynka, która była bardzo rozwiązła seksualnie i zazwyczaj podczas aktu seksualnego była zabijana. Zawsze był ten schemat, z którego śmiał się Krzyk, że jak był czarny chłopak w grupie, to on też był szybko likwidowany. No tak to wyglądało. No, lubimy to, co dobrze znamy. Ale to jest w ogóle ciekawe. No nie, ale to jest w ogóle ciekawe, że mamy faceta, który daje nam scenariusz dwóch filmów, prawda? Bo w dodatku Krzyk napisał, z tego co mówił zawsze, później. Krzyk powstał później, najpierw Koszmar minionego lata. I w jeden z tych filmów, dla mnie, ja do niego też wróciłem kilka lat temu, ja wciąż potrafię się, no bać to za dużo powiedziane, ale potrafię poczuć ten dreszczyk emocji w Krzyku, a w Koszmarze to jest dla mnie takie guilty pleasure, bardziej taki popcorniak, właśnie jak to powiedziałeś, taki odmóżdżacz. W Krzyku ten mózg wciąż jest i tutaj jest... Niby ten sam scenariusz, jak dużo zmienia reżyser, który ma do dyspozycji praktycznie ten sam schemat, można powiedzieć, bo tu są bardzo podobne schematy. Moim zdaniem to nie jest kwestia reżysera, tylko w Koszmarze minionego lata tam na samym początku wkrada się to trochę takie science fiction, tak? Że ktoś nadprzyrodzony się pojawia, tak? Ten facet z hakiem, wiesz, on ma trochę taką nadludzką w ogóle siłę, jak tam oglądasz, kiedy on te swoje ofiary przerzuca, więc ty tego nie odbierasz jako normalnego człowieka. W Krzyku to ty wiesz, że za tą maską kryje się po prostu jakiś zwykły, normalny psychopata, ale człowiek, który jak dostanie kopniaka w jaja, to niekiedy mówi o, ua! Albo jak biegnie za dziewczyną, to się wywraca po prostu, bo jest śliska podłoga. W Koszmarze nie masz czegoś takiego, że ten... Tak. Pełna zgoda, ale moim zdaniem to jest kwestia reżysera, bo Jill Gillespie, który był reżyserem minionego lata, w odróżnieniu od Wesa Cravena, on dużo rzeczy zmienił w stosunku do scenariusza, który dostał Williamsona, na przykład wyeliminował krew, której było początkowo więcej w scenariuszu, więc taka prosta rzecz, o której ty mówisz, czyli to, że dostanę w jaja jako morderca i mnie to boli, to jest rzecz, która jest decyzją reżysera. Decyzją reżysera było, że ten ziomek wielki, wielki postury, nasz hakmistrz, tak możemy go nazwać, przepraszam, hakmistrz, nigdy nie biegnie, tylko idzie. I mamy ten najbardziej stereotypowy, potworny morderca, który idzie prędkością 15 km na godzinę, a bohaterka... Nic! A z drugiej strony właśnie w Krzyku, i tutaj Wes Craven, musimy czapeczkę złożyć, zadbał o to, żeby ten ziomek dostał przeróżnymi obiektami w twarz, żeby się wywrócił, żeby dostał w pierdzie, żeby sobie i tak dalej. Dzięki temu właśnie troszeczkę robiąc taką, jak mądre słowo, subwersję tego tropu. Tych samych tropów, które były w scenariuszu, tylko że ktoś po prostu mądrzej do nich podszedł, mi się wydaje. No i właśnie dlatego, wiesz, Wes tworzy aż do dziś, tak, jest uznawany, a Jim zakończył swoją karierę na 2005 roku jakimś filmem o nazwie Jad tam, czy Detox, już nie pamiętam, który był jego ostatni film. Detox z Sylwestrem Stallonem. Jeżeli ktoś z was pisał, widział, to napiszcie, bo ja zobaczyłem zwiastun, plakat i powiedziałem, nie ruszam tego, moje nerwy są zbyt delikatne. No właśnie, ale zbyt wiesz, od 15 lat nic nie nakręcił, nie? No to o czym świadczy, prawda? Więc moim zdaniem tak, Koszmar minionego lata jest najlepszym filmem, jaki mógł się mu przydarzyć, bo pomimo... Ty mu wytykasz błędy, ja mówię, że to po prostu jest słaby tekst. Wydaje mi się, że ma z czego żyć aż do dziś. No. Bardzo możliwe, w sensie jak najbardziej. Ja mu nie tyle wytykam błędy, co mi się wydaje, że on w jednym z wywiadów powiedział, że on nie chciał, żeby Koszmar minionego lata był slasherem. I moim zdaniem to niekoniecznie była dobra decyzja, że tak się wyrażę. Wiesz, na zasadzie on tak bardzo chciał nadać taki aktorski, taki, a czy inaczej artystyczny sznyt, że zrobił historyjkę, która dzisiaj bardziej wywołuje u nas taki śmiech, i to nie taki śmiech na zasadzie pełen radości, tylko taki bardziej śmiech, tak, wyśmiewanie tego filmu, niż właśnie taką nostalgię, ale pozytywną, tak jak jest właśnie z Krzykiem. I to jest straszne, że właściwie te dwa filmy są tak porównywane, bo gdyby nie było Krzyku, no to byśmy inaczej cenili Koszmar minionego lata. Gdyby nie było Krzyku, nie byłoby... Jest tam dużo dobrego. Gdyby nie było Krzyku, nie byłoby Koszmaru minionego lata. No i tutaj kończy się nasza dyskusja w tym temacie. No, znaczy moim zdaniem, tak wiesz, źle, no, tak Koszmar...
cały czas jest oglądany przez ludzi, ponieważ ma bardzo ciekawą obsadę jak na tamte czasy. Wiesz, Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillips, Freddie Prinze Jr., który zresztą z Michelle Gellar się spiknął, hajtnął i razem zagrali w biednym Scooby-Doo, nie? No to była trochę konsekwencja tego, no, o czym wszyscy chyba chcielibyśmy zapomnieć, a oni aż zagrali w dwóch częściach. No. Więc mam nadzieję, że przynajmniej dobrze zapłacili za to. Ja uważam, że inaczej, że filmy są dla mnie żenujące, ale uważam, że jako casting choices oni pasowali do tych casting choice'ów, w sensie pasowali na te postacie, tyle że grali, jak dostajesz tam chyba, nie pamiętam, już nie przypomnę sobie, Raja Gosnell jest reżyserem jednej części, jak dostajesz reżysera, który chyba nienawidzi komedii dla dzieci, czy też komedii rodzinnych, bo on zrobił kilka i naprawdę polecam oglądać i sprawdzić jego bibliografię i umrzecie po prostu, to psuje się wszystko. Ale ja mam do ciebie pytanko, bo mówisz o tej czwórce. No. I swoją drogą o Freddym i Sarze. I czy pamiętasz, oglądając teraz, wracając, ja w ogóle byłem w szoku, jak robiłem sobie notatki. Jak wyglądały interakcje tej czwórki? Bo ta czwórka ma być budowana jako najlepsi przyjaciele, by po roku okazało się, że uj, nieprzyjaciele są. Jak na przykład dużo było interakcji pomiędzy Freddym Prinzem a Sarah Michelle Gellar w całym filmie o czwórce przyjaciół, teoretycznie opartej na ich rozmowach? Niedużo, ale wiesz, no, patrząc na ten film, to mam... Strzelaj. No, nie wiem, no, 8. Dwie. Wyobrażasz sobie? Dwa razy mają dialogi, że jedno mówię do drugiego. No tak, ale to nie jest na ty... Że mi się wydaje, że to jest bardzo takie amerykańskie, bo tam jest, że nasza główna bohaterka grana przez Love Hewitt właśnie z Sarą się przyjaźni i oni się nie przyjaźnią, ich faceci się ze sobą nie przyjaźnią. To nie jest, że to jest właśnie taka paczka. Nie, to są po prostu dwie koleżanki, które zaciągnęły swoich facetów na, razem ze sobą na wycieczkę. To wiesz, to wydaje mi się, że... To w ogóle nie, to jest najbardziej źle napisana przyjaźń jako taka, ponieważ mamy pewien schemat. A ci pewien chwyt. Chwyt robimy taki, bierzemy ich na plażę, gdzie ci będą uprawiać seks, ci będą spożywać alkohol i pewnie też uprawiać seks i dzięki temu pokażemy ich przyjaźń. Tyle, że niekoniecznie. Wiesz, to jest przyjaźń amerykańska lat 90. Skąd wiesz, jak ona wyglądała? Może ona właśnie na tym się opierała. Będziemy się gzić na plaży i pić alkohol. I czego ci więcej w przyjaźni potrzeba? Swoją drogą, ja tutaj w notatkach, ponieważ ten film właściwie otwiera się tą, to jest jedna z pierwszych scen, gdzie ta młodzież, która ona do Nowego Jorku wyjeżdża, do Bostonu, no wiecie, na studia idzie, no. Zostają, tak, i to jest takie wejście w dorosłość, oni mają wielgachne plany, więc teoretycznie jest, że plany ich zostały zrujnowane między innymi przez tego biednego mordercę, ale ta scena seksu, która jest pokazana najbardziej waniliowo jak się da, gdzie mamy takie, gdzie nagle mamy taką sugestię, że Jennifer Love Hewitt jest dziewicą i zgadza się na pożegnanie ze swoim facetem uprawiać seks na plaży, bez kocyka, po prostu w piachu. Ja jako osoba stara chciałem powiedzieć, że to jest najgorszy wybór miejsca na seks ever. Co więcej, to jest najgorsze miejsce wybór na pierwszego razu. Czy naprawdę chcesz mi powiedzieć, jak oglądałeś ten film po raz pierwszy, zastanawiało cię, gdzie jest kocyk, gdzie oni mają kocyk i gdzie wejdzie im piach? No błagam cię, jak ty tak analizujesz filmy już przy pierwszym obejrzeniu, jeszcze będąc nastolatkiem, to ja ci współczuję. Nie no, teraz, wtedy... Wtedy jeszcze nie wiedziałem, jak dużo zła czeka zarówno mężczyznę, jak i kobietę i niektóre części ich ciała, gdy zrobią pewne rzeczy na wśród piasku i jak długo ten piasek będzie wychodził z bardzo różnych miejsc. No ale o to w tym filmie chodzi tak naprawdę, jak porównać sobie, jak nastolatkowie go odebrali, a jak odebrali go dorośli, którzy pisali recenzje do prasy, to oni ten film zjechali, mówiąc, że on jest standardny i pewnie przyczepiali się do takich samych rzeczy, do jakich ty teraz. Tylko ten film nie jest skierowany do dorosłego widza. On jest skierowany do nastolatka. A słuchaj, i chcesz, żeby nastolatek się uczył takich rzeczy? No właśnie, to ja ci mówię, drogi nastolatku, nie uprawiaj seksu na piachu, nie mając kocyka. Zadbaj o kocyk. Zadbaj o kocyk. Błędów samemu, uczyć się na własnych błędach. No nie bądź taki, no. No wiesz, ale wiesz, to jest troszeczkę jak z czajnikiem, który jest właśnie na palniku. To jest super niania.
Skoro ja się poparzyłem dotykając czajnika, to ty nie musisz, drogi widzu, się poparzyć. Ja dbam, jest we mnie taki pedagog, taki opiekun. Pedagog. No, a ty od razu. Dobra, dobra. Słuchaj, no wróćmy, ja przynajmniej robiłem notatki. Ja przynajmniej robiłem notatki i zauważałem specyficzne rzeczy, tak, które brak kocyka, za no drugim super, razem. No, tak, to jest bardzo ważna rzecz, no kurczę. Prawda czasu, prawda ekranu, kiedyś było takie hasło. A druga rzecz, która dla mnie bardzo uderzyła mnie na początku, jak bardzo ten film próbuje być jeszcze nie jest new metalowy, bo to jest za wcześnie, ale taki grunge'owo-punkowy. Tam Offspring się pojawia, pojawiają się jakieś dziwaczne zespoły, takie mało znane. Byłem w szoku, że my tego słuchaliśmy w latach 90. troszeczkę i trochę wstyd mi było, jak no to takie hiciory leciało. Taką ciekawostkę. Studio też wiedziało, że będzie ludziom wstyd, dlatego to jest jeden z mniejszych filmów w historii, który dostał w dniu premiery dwa soundtracki. Jeden z samą muzyką filmu, a druga właśnie z wszystkimi zespołami, które wymieniłeś. Więc wiesz, no, oni to przewidzieli. Nie no, w latach 90. swoją drogą to było bardzo częste, bo wtedy jeszcze było tak, jak mówiłeś o tych swoją drogą, jak poszukajcie czasem Dawida, Dawid mówi o ciekawostkach filmowych i mówił odnośnie teledysku i hitu MC Hammera do filmu Rodzina Adamsów, no to coś takiego, jako takie dodatkowe soundtracki, gdzie były hity, kiedyś były czymś standardowym, to dopiero lata 2000 nagle skumały, że to nie zawsze, że kurczę, ta muzyka się bardzo szybko starzeje, bardzo szybko robi się trochę taka wsiuska. Może American Pie jeszcze ma takie soundtracki. I dlatego Marvel teraz robi swoje soundtracki ze starych utworów, które jak dobrze się zestarzały, ludzie chcą je teraz słuchać, to ludzie będą słuchać i przecież Guardians of the Galaxy Volume 1 i 2 to sprzedaje się na pniu, a ludzie uwielbiają to słuchać. Dobra, to teraz sam chcesz wracać do filmu. To ja podałem jeden z przykładów, który od razu, bo na początku mamy oczywiście tą naszą scenę na piasku i oni potem ruszają cudownie, troszeczkę podpici, pełni energii i potrącają tego faceta, ale to powiedz mi, czy to, co tobie się rzuciło w oczy oglądając za drugim razem, co cię chociażby wyrzuciło albo spojrzałeś inaczej na ten film? Bo to jest dla mnie, ja w ten sposób lubię oglądać film za drugim, trzecim, piątym razem, zobaczyć coś nowego. Dużo starszy, wybredniejszy, taki robi się zgryźliwym trykiem, to jak mamy scenę podczas wyboru miss, już nie pamiętam czego, i Sarah Michelle Gellar jest właśnie tutaj wybierana, kłada jej się koronę i jej facet na balkonie jest rozwalany i drze się w nieboskłon i nikt na sali się nie zorientował, nikt. Wiesz, jak jest zaszlachtowany facet, który pracuje tam gdzieś w jakimś hangarze, to ja to jestem w stanie zrozumieć. Ale tu jest tyle ludzi, a będąc na niejednym evencie, wiem, że no nie ma takiej możliwości, żebyś kogoś wielkim hakiem dźgnął i to kilkanaście razy i żeby nikt się nie zorientował. Tylko ona to zauważyła. To było dla mnie takie, no nie. To jest pół biedy, że tylko ona to zauważyła, bo najpierw ona to jest tam wybierani są miss po niej, ona jest tą miss poprzedniego roku. Najpierw ona to zauważa, potem zaczyna pokazywać palcem ludziom, patrzcie tam. I cała sala ludzi, kilkaset osób tam jest. Żadna osoba nie zrobiła tak, a obrócę się tam, gdzie pokazuję. Żadna. W jakim my świecie żyjemy? Nawet nikt, co jest na scenie, kto mógłby automatycznie rzucić okiem. No tak. Właśnie to mi się takiego rzuciło, nie? Że mówisz, no nie. Ja lubię właśnie tego typu rzeczy, strasznie lubię, ponieważ przy tych wyborach i tych poprzednich warto też spojrzeć sobie na nasze miski, bo teoretycznie, tam nie mamy co prawda powiedziane, że to powinna być nastolatka, ale wygrała Sarah Michelle Gellar, która jest, chyba wtedy ma mieć 19-18 lat powiedzmy, ale inne to tak co najmniej 25-35 latek jest i z tego, co udało mi się sprawdzić, jedna z tych dziewczyn faktycznie 35 lat na karku i występuje i udaje młodziutką nastolatkę, która występuje w konkursie piękności. To przecież był standard, że starzy aktorzy udawali nastolatków, no. No ale to jest zawsze... Przypomnij sobie Beverly Hills 90-210, no to nie byli nastolatkowie. No dobrze, ale pamiętaj, no szukamy ciekawostek, szczególnie, że mamy czwórkę dzieciaków, gdzie tylko z tej czwórki, tylko Ryan Phillip był na tyle dorosły, by móc kupować alkohol. To jest tak, jak on miał 20, on był jedyny z ekipy, kto miał 21 lat i jak oni chlali, jest taka, gdzieś tam opowiadali, że jak trzeba było kupić alkohol, to Ryan kupował i zawoził im, i dawał Jennifer Love Hewitt i tak dalej, mogli się napić, więc udało się złapać młodzież, która gra młodzież, przynajmniej w większości. No,
Słuchaj, no zawsze gdzieś tam się udaje, ale pamiętam, że przeważnie to zawsze byli starsi ludzie. Przez wiele, wiele, wiele lat. To prawda, to prawda. Dobra, to teraz inna rzecz, która tutaj, jeśli chodzi o pewną taką strukturę, bo ten film tak naprawdę, po pierwsze, książka, o czym nie powiedzieliśmy, książka slasherem nie jest. Nie, książka nie jest thrillerem. Filmem horrorem. Jest właśnie thrillerem bardziej, ale dużo delikatniejszym. Sama autorka nienawidzi filmu i odcięła się od niego od razu. Uznała za zbyt brutalny, zbyt taki, ona użyła go chyba słowo exploitation. Znaczy, też, że Lois że tak wykorzystuje. Od razu po premierze, dając wywiady, powiedziała, że ona nie to, że nie lubi tego filmu, bo tak jak ty mówisz, on jest brutalny, czy tam, że leje się krew. Jej najbardziej nie podobało się to, że krew lała się... Znaczy inaczej, nie to, że krew się lała, tylko że te sceny, które były tak brutalne, nie były z nią w ogóle uzgadniane, bo ona podobno zgłaszała jakieś tam poprawki do scenariusza, który dostała, ale po pewnym czasie przestali jej w ogóle ten scenariusz pokazywać, więc to, co ona zobaczyła, jest tak odległe od książki, nie tylko właśnie o brutalnością, ale w ogóle bohaterów. No mogę teraz nadmienić, nie powiem wam, kto jest mordercą, ale w książce jest to ktoś zupełnie inny. Tak, jest to... brat chłopca, który został potrącony na rowerze i sposób, jaki on się w ogóle dowiedział o tym, że to jego znajomi zabili jego brata, dla mnie jest w ogóle kuriozalny w tej książce, bo nie wiem, czy czytałeś, nie wiem, czy wiesz. On się dowiedział z kwiaciarni, gdzie kwiaciarka powiedziała, że... O! Dawid zniknął. Dawid, ja cię słyszę, ale czekaj. Widzę tylko twój mikrofon. Co się stało? Otóż dowiedział się z kwiaciarni, gdzie kwiaciarka powiedziała, że oto tutaj ta dziewczyna kupiła wielki bukiet kwiatów. Chyba było jej bardzo, bardzo żal. I on się tak domyślił. To jest ten punkt, kiedy on się kapnął. No już pomijając to, że on się w niej zakochał, był w stanie jej wybaczyć. No generalnie tam nie było tego slasherostwa. Tam w ogóle nie było slasherostwa, tam też było, bo jedna rzecz, która dla mnie będzie zła w tym filmie, irytująca w pewnym sensie. Ten film nie tyle zapoczątkował, ale dał nam pewną bardzo leniwą odpowiedź na mordercę. Bo w książce mamy tak, że ten koleś podszywa się pod dwóch różnych ludzi, uwodzi te dwie dziewczyny. Tam faktycznie jest jakiś trójkąt miłosny. Tutaj tego trójkątu miłosnego, ja słyszałem w jednym z wywiadów, że Gillespie mówi o tym, że tutaj jest taki trójkąt pomiędzy Jennifer, Sarah a Ryanem Phillippe. My tego w ogóle, nie ma jednej sceny, gdzie to jest chociaż zasugerowane, więc ja nie wiem, skąd on to wziął. Ale to, co mnie tutaj tak strasznie boli, to jest to, że dostajemy złoczyńcę, który przez cały film nie istnieje. Mamy pewne sugestie, mamy tak zwane red herringi, czyli sugerowanie, że najpierw to jest, że Johnny Galecki, czyli koleś czy od Sheldona, potem, że to jest jakaś rodzina tego zabitego, potem, że to jest jeden z tych tej czwórki zabija, a na samym końcu nagle wychodzi, o to ja pojawiam się po raz pierwszy bez maski, jest o godzina 80, jest minuta 80, teraz jest reveal, że do tej pory w ogóle mnie w tym filmie nie było, dopiero teraz się pojawiam, dostaję pierwszą scenę. Strasznie dla mnie jest to leniwe pisanie złoczyńcy, bo no, on powinien mieć, powinniśmy mieć ten tak zwany reveal, który uzasadnia, rozumiemy, co on robił tu i tu, a tutaj no, po prostu wrzucają nam starego dziada, który jest wielkim rybakiem i morduje. I tyle. No, wiesz, ja w ogóle zauważyłem, że ten film próbuje wpisać się w to budowanie franczyzy. Czyli, no, że na tym jednym filmie się nie skończy. Co już sama końcówka nam zapowiedziała, tak? Że to nie jest tak, że my możemy usiąść, a później jesteśmy zaskoczeni, o, jest drugi film. Nie, to jest budowa na zasadzie serialu, gdzie mamy cliffhangera na końcu. Ja strasznie tego w filmach nie lubię, bo jednak chciałbym, żeby to było coś skończonego i po prostu zaczynamy drugi, tak jak było, wiesz, w innych horrorach, no lecimy. A tutaj to było, że pamiętasz, ona jest w łazience i nagle przez lustro wyskakuje. I później, nie wiadomo, w tym wszystkim jest... Czekaj. Pół biedy, że przez lustro. On wyskakuje przez... O, to jest nie w łazience, tylko w saunie, w prysznicu publicznym. No, w łazience. On się chowa... Tak, ale że on musiał wejść do budynku studentów, wyjechać do innego miasta, bo ona jest w tym momencie u siebie w Nowym Jorku,
pojechać tam za nią i wyskoczyć, schować się do w prysznicu, czekać i wyskoczyć. To pół biedy jest ten, to jest jeszcze dużo głupsze. No nie, no głupsze to jest wytłumaczenie w drugiej części, że to już jej wszystko przyśniło, no i mam wrażenie, ja już wolę że to, sen. Że to ja już jest wolę po prostu sen. Najbardziej frajerskie wytłumaczenie. No, trzymają mnie z cliffhangerem, żeby na samym początku tego filmu, kontynuacji, powiedzieć, haha, to jej się śniło, no i dziękuję. No to wtedy to ja już rzucam popcornem, mówię, ja wychodzę, nie? To wiesz, to jest, bo tak naprawdę, to jest troszeczkę głupota, znowu, reżysera moim zdaniem, bo w tym momencie w książce, wiadomo, raczej w scenariuszu oryginalnym tam było, że ona dostaje maila od jakiegoś kolesia i ten koleś wtedy ją atakuje, ale... Nie, to było w oryginalnym scenariuszu. W oryginalnym maila. Scenariuszu, tak, poprawiłem tylko, się, ale... Studio no. doszło do wniosku, nawet nie reżyser, studio doszło do wniosku, że ten cliffhanger będzie nudny. Ludzi nie zelektryzuje to, że ona dostała maila i że I still know pojawi się na ekranie. Więc to studio wymogło jeszcze jedno podejście do finału. Tak, tylko że mi chodzi bardziej o to, że tego typu zakończenia, tak zwane powroty potworów horrorowych, to jest nic nowego i nawet nie jeden horror po prostu to ignoruje. Tak zrobił, tak robi cała seria Piątku 13, że mamy na końcu, pojawia się Jason, wyskakuje z wody i w ogóle druga część się do tego nie odwołuje. Nie wytłumacza nam, czy to jest sen, czy nie. Dwójka też się kończy cliffhangerem i też tam tego nie tłumaczy trójka. I wydaje mi się, że chyba nawet mądrzejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby dwójka, wiem, wciąż wiem, co zrobiłeś poprzedniego lata, w ogóle się nie odniosła do tego. Po prostu zignorowała tą ostatnią scenę. To chyba byłoby mądrzejsze rozwiązanie. No ale to rozmawiamy o dwójce, gdzie nic nie jest mądrego, bo oni wyjechali do Bahamas, no a on pojechał razem za nimi, no. Razem ja z tym razem. Wydaje mi się, że chyba bardziej lubię dwójkę. I to, ja wiem, że to są mocne słowa, ale dlatego, że jedynka jeszcze próbuje być filmem, a dwójka po prostu leci głupotą za głupotą, więcej flaków, dużo więcej morderstw. Pojawia się tam Brandy w jakiejś idiotycznej roli. Właściwie każda postać jest przerysowana tak wysoko. Ja ten film traktuję jako komedię, ale taką krwawą komedię. Ale zobacz sobie, że Brandy pojawia się dlatego, że w tamtych czasach, nie wiem z jakiej przyczyny, może byłem za młody, a może za głupi, żeby to zrozumieć, ale zawsze musiała być ciemnoskóra gwiazda muzyki. W Oni był to Usher, który w filmie występuje przez 3 minuty, a jest nawet na plakacie, a nie ma jednego z głównych bohaterów na plakacie, więc musieli dla niego zrobić miejsce. W Krzyku 2 była chyba Naomi Campbell, jeśli dobrze pamiętam, też w tej początkowej scenie, gdzie ginie w łazience, więc był jakiś taki trend, że bierzemy czarnoskóre gwiazdy, które później będziemy szybko likwidować, ale niech będą na plakacie, młodzież pójdzie. No, mieliśmy potem Kelly Rowland w Freddy vs. Jason z 2003 roku, ale tam troszeczkę to pół biedy jeszcze, że czarna gwiazdeczka, czy pop gwiazdeczka jakaś, bo zarówno Brandy, zresztą Brandy w kilku rolach ma podobnie, taki Kelly Rowland, one nie tylko mają tam rolę, bo wiadomo, bo powiedzmy, ja jeszcze rozumiem, rozpoznawalna, hajs, spoko, ale one wszystkie są pisane takie, jako takie typowe, najbardziej stereotypowe i głupie dziewczyny z sąsiedztwa, które nie mówią zwykłym angielskim, one mówią czarnym angielskim, takim mega, moim zdaniem w cudzysłowie mega rasistowskim, bo to są scenariusze pisane przez białych dziadów, które widzą czarną kobietę, ale powiedz co tak bardziej, wiesz, tak ulicznie, bądź taka najbardziej uliczna, do Kelly Rowland, która, wiesz, kładzie się na swoim multimilionowym łóżeczku, prawdopodobnie na dzielnicy, nie była pewnie od 20 lat, ale dobrze, powiem, będę udawać, że jestem taka gangsta. Strasznie nie lubię tego trendu. Jestem wyczulony chyba na niego. Jula, a tak się tutaj zapytam, a ty wiesz, że ta książka, a później film, to jest w oparciu o prawdziwą legendę? Tak, to akurat wiedziałem. I to swoją drogą. Uważam, że to jest jedna z najlepszych rzeczy w całym pomyśle na serię. Ty powiedziałeś, że w tym produkcji widzisz pomysł na serial. Znaczy nie, ja powiedziałem, że z tego chcieli zrobić serial, bo ten film ma trzy części. To nie to, że ja bym widział, oni w tym widzieli, bo z każdego filmu slasherowego starano się zrobić franczyzę. No tutaj też jest ta trzecia część z 2006 roku, I Will Always Know What You Did Last Summer, o której mało kto słyszał, a legenda, o której mówimy, jest nawet zawarta w tym filmie, bo jak oni siedzą na plaży i odpowiadają o tym,
o tym facecie, to to jest coś, co naprawdę się wydarzyło w 1950 roku. To zostało nawet opisane w gazetach, więc to przynajmniej jest dla mnie o tyle ciekawe i fajne w tym filmie, że opieramy się o czymś prawdziwym, że to nie jest wszystko zmyślone w głowie właśnie czy Nila, czy pani Lois, tylko zaczerpnięte z jakiejś urban legend, prawda, i później tak. Przerobione to na czy to thriller, czy to horror, w zależności kto z autorów się za ten tekst zabierał. Mm-hmm. Ale widzisz, i dla mnie tutaj szkoda, że materiał źródłowy nie został, raczej materiał źródłowy, że to wydarzenie nie zostało trochę bardziej eksplorowane, bo z tego, co opowiadał znowu Gillespie, brzmiało to tak, jakby on ideę właśnie urban legend chciał w tym filmie tak rozwinąć właśnie, jak to jest, że mamy takie różne wersje mitu, jakiegoś wydarzenia prawdziwego i że ta historia tych dzieciaków także będzie troszeczkę takim nowym mitem, który będzie miał nowe, różne wersje, że oni będą to różnie postrzegać. To brzmi bardzo mądrze, jak to teraz mówię. Ale nie uja tego w tym filmie, nie ma. No nie ma, ale następni reżyserzy starali się tą jego myśl dalej prowadzić, bo w tej trzeciej części, o której mało kto wie, główni bohaterowie opowiadają jako o legendzie w wydarzeniach z pierwszego filmu. Czyli, że były dzieciaki, które potrąciły i coś tam. Więc tak jakby on to zamyka kołem to wszystko, prawda? Że wydarzenia, które my odbieramy jako, że w tym filmie były prawdziwe, w kolejnej części są też traktowane jako legenda, jako coś, co mogło się wydarzyć, ale nie musiało, bo nikt tak dokładnie nie wie. Mhm. No to jest, więc kurczę, to jest chyba, to jest w ogóle dziwny fenomen tego filmu, że moim zdaniem on ma w sobie bardzo dużo rzeczy, które mogłyby genialnie zadziałać. Zresztą dlatego jest ponoć nowy scenariusz napisany, remake w planach od czterech lat, chyba 2016 jakoś producenci gdzieś tam dostali pierwszy skrypt, już napisany, Mike Flanagan napisał, jak dobrze pamiętam. Ale tak dużo zostało tutaj... Ja nie wiem, czy to nazwać niekompetencją, czy to nazwać pewnymi prawami lat 90. troszeczkę. Czy ten film jest bardziej dzieckiem dekady, czy bardziej reżysera, który nie rozumie dobrego pisania horrorów? Po której stronie? Napisał to Kevin, którego nie możemy nazwać człowiekiem, który nie wie, jak pisać horrory. Reżyserowania horrorów. Tak. Wydaje mi się, że to jest po prostu dziecko swojej dekady. No, on bardzo dobrze się odnalazł w potrzebach widza w tamtym czasie. No, ja się bardzo dobrze na tym filmie bawiłem w kinie, więc nie mogę powiedzieć, o, ale oni to zwalili. No, z tej perspektywy teraz, jak oglądam filmy, widzę, no, można było lepiej, ale wtedy byłem zajarany i bardzo dobrze się bawiłem i wszystkim zachwalałem i mówiłem, żeby poszli na ten film do kina. Więc no nie mogę powiedzieć, że o, ale gościu zwalił. No, to jest jeden z tych filmów, który nie przetrwał po prostu próby czasu, do którego nie chcę już mi się teraz wracać. Wolę go, gdybyś ty mnie, że tak powiem, trochę nie zmusił do tego, żebym wrócił do tego filmu, to pewnie miałbym bardzo dobre o nim wspomnienia i pewnie co po niektóre sceny lepiej wyglądały w mojej wyobraźni, co zobaczyłem te 20 lat temu, czy 25 lat temu, niż de facto zostało uchwycone na filmie. Zdecydowanie się z tobą zgadzam też. Przed seansem powtórkowym, przed naszym nagraniem, przede wszystkim wydawał mi się ten film, że jest bardziej brutalny i że gdy tylko, że ten hak był taki, wiesz, taki przerażający, a teraz ten hak dla mnie no po prostu był. No to powiedz, a czy która z tych scen oglądając teraz drugi raz, zaskoczyła cię jakoś, w sensie miałeś tak, o kurczę, to wiesz, pozytywnie albo negatywnie, jak wróciłeś za pierwszym razem? Jeśli chodzi o pozytywnie, to cały czas ta scena na wielkich blokach lodu, kiedy ten gość zostaje wbity, później tak przyciągnięty i widzisz tą krew, jak która się ciągnie za nim, to cały czas wygląda dobrze. I mam wrażenie, że to jest najlepsza w ogóle scena z tego filmu, która zostaje w głowie. Bo reszta to tak, wiesz, to tak jak mówiliśmy o tych wyborach miski, no to pamiętam, że tak jest, ale generalnie... To jest śmieszne, a nie dlatego, że trzyma cię w napięciu. Tak. Jeszcze z takich scen, które zostały mi w głowie i cały czas dobrze wyglądają, to jest zrezygnowana
Jennifer Love Hewitt, która ma już dość, zaczyna się drzeć. Jestem tu, chodź do mnie. Tak, to cały czas dobrze wygląda, bo widać, że ona bardzo dużo emocji włożyła w tę scenę, że ona nie jest wymuszona. I to też jest coś, co dalej z punktu widzenia filmowego bardzo dobrze działa i dla mnie jest to bardzo przekonywująca scena. Mm-hmm. No i chyba to tyle by było, jeśli chodzi o całość. Zgadzam się, to są w ogóle też moim zdaniem najlepsze, najłatwiej zapamiętywalne sceny i takie najbardziej klimatyczne, bo po pierwsze morderstwo Galeckiego jest, co prawda jest debilne, jak się za nim zastanowimy, bo uwaga, to jest pierwszy mord, który pojawia się koło 30-40 minuty, który w dodatku nie jest na nikim, kto zrobił coś złego, to jest tylko dlatego, który został w dodatku zrobione w dokrętkach. Dlaczego? Ponieważ producenci powiedzieli, kurczę, no, ten nasz pierwszy chyba mord się zaczynał po godzinie filmu i to było tak, nuda. A więc oni dodali to, co więcej, ta postać przeżywa w książce, oczywiście, że przeżywa w książce, ale wygląda to znakomicie, bo mamy bardzo dużo dymu, jest tak bardzo klimatycznie, jak wychodzi ten hak i to jest cudowne. Problem jest taki, że dlaczego ten ziomek, nasz ten pan hakmistrz zabija, jedyne uzasadnienie jakie jest takie, że na jednej ze scen na samym końcu widzimy, że on robił zdjęcia i śledził tą naszą czwórkę i bardzo szybko je wywoływał, bo ma zdjęcia z tego samego dnia wywołane już na dużym formacie, co jest chore. Innymi słowy, on śledził ich i zobaczył, że oni rozmawiają, więc podsłuchał i powiedział, skoro śledzę, to zabiję wszystkich. No dobra, no ale co się czepiasz? Piękna scena. Nie, pięknie nakręcona scena. Pomyśl tak sobie, jak ten film by wyglądał bez niej. No. To prawda, byłoby, ja możliwe, żebym zasnął na nim, oglądając go drugi raz, bo tak czekałem, aż cokolwiek się stanie. A ta druga scena jest genialna w tym, że po pierwsze wraca w Krzyku 2, z Neve Campbell, z tym zresztą na kampusie uniwersyteckim. I Still Know What You Did Last Summer też wraca jeszcze raz. Ona też tam też wraca. Wtedy scenarzyści powiedzieli, co możemy zrobić, żeby to wyglądało trochę inaczej. Wiem, będziemy nachrzaniać hektolitrami wody spadającej, więc będzie ci prześwitowała bluzka. Więc masz się obracać, żeby ta bluzka obracała się razem z tobą. Tak. Ja troszeczkę się producent do mnie dziwię momentami, ale ta scena, z tego co powiedziała w którymś wywiadzie Jennifer Love Hewitt, jest taka, że tego znowu nie było w scenariuszu, reżyser też nie wiedział, ale ponoć był jakiś konkurs dla jakiegoś dzieciaka, że ma zaproponować scenę. Nie, chorego dzieciaka. To trochę inaczej wyglądało. Konkurs dla ludzi, dla fanów horrorów, że mogą przyjść na plan i zobaczyć, jak horror jest nagrywany. I faktycznie fan Love Hewitt zaproponował, żeby ona ten tak zagrała. To coś zrobiła. Ona nie chciała tego zrobić, ale no, że chłopak ją ładnie poprosił, ona była jeszcze wtedy młoda, nie miała... Wciąż jest młoda. Słucham? Wciąż jest młoda, ale... W mojej głowie wciąż ma 19 teraz, lat. Jako osoba, która z nią rozmawiała przy promocji serialu 911, mogę ci powiedzieć, że no, jest bardzo osobą... A gadaliśmy, zanim zacząłeś nagrywać, że nie promujesz się. Tak właśnie wygląda promowanie się, drodzy państwo. Gadam, a tutaj nagle rzucam, z tym rozmawiałem. A ja rozmawiałem z Kloszardem, jak wracałem do domu. O to mi bardziej chodzi. No a wtedy najwidoczniej nie gwiazdożyła, więc zrobiła, chociaż nie była zadowolona z tego, jak wyszło, ale reżyserowi się spodobało i ta właśnie tak scena została użyta, ale to wciąż było... To nie był dzieciaczek? Tak, to było wbrew aktorce, ale to ponoć, przynajmniej z tego, co ja czytałem, że to był jakiś, że może faktycznie, że to był fan horroru, ale to był jakiś ponoć dzieciak, taki 10-13 lat, więc pomysł dzieciaka okazał się możliwe, że jedną z najlepszych psychologicznych scen w tym filmie, bo ta scena jest taka, że mamy czwórkę naszych bohaterów, którzy nagle kumają, że ten zły morderca na nich poluje, on się nad nimi znęca, on najpierw wrzuca do auta jak John'ego Galeckiego zabitego i obrzuca go krabami. Potem, gdy nasza bohaterka ucieka, to ma, nie wiem, 5-10 minut, on wyciąga tego kolesia, wyciąga te kraby i ucieka z nimi. Tylko po to, żeby właściwie trollować ich. Znowu kolejna debilna scena. Ale z punktu widzenia psychologicznego, ten moment, w którym ona pęka i mówi, kurna, no albo mnie zabij, albo daj mi spokój, jest chyba jedynym momentem w całym filmie, gdzie, jak mówiłeś o idiotycznych zachowaniach bohaterów, gdzie ja faktycznie rozumiem zachowanie bohatera
i jest dla mnie w 100% tak logiczne. Jest zrezygnowanie jest bardzo autentyczne. No, dlatego mówię, że to jest jedna z tych scen, które cały czas robią na mnie wrażenie i zostają. No, to jest coś, co ten film czyni tym, czym jest teraz. No, czyli jest taką klasyką lat 90. No, nikt mi nie powie, że ten film nie przeszedł do kanonu jako klasyk. No, przeszedł. Trochę przeszedł. Czasami jako taki guilty classic, ale tak. To ja myślę sobie, jeżeli mówisz, że dwie zapamiętałeś w ten sposób, to ja to na trochę inaczej, na inne rzeczy zwracam uwagę. Znowu będziesz mnie hejtował. Na przykład na to mamy ogromną spiżarnię. Na końcu mamy całość ostatniej akcji. Dzieje się na statku, którym jest nasz kosiarz, czy też hakarz, który okazuje się być rybakiem, który ma swój własny stateczek i w ogóle. I ma oczywiście miejsce, gdzie jest taka chłodnia, wypełniona lodem, no pewnie tonami lodu, ale, no kurczę, tony lodu, Jennifer Love Hewitt, która jest w samej koszuleczce, ja super jestem za, ale pewnie ona nie chciała tego i nie ma, te kostki lodu to są kostki silikonowe, to wszystko to jest silikon, no w ogóle nie jest zimne. I to tak cudownie widać. To widać w każdej scenie, że to nie jest nawet odrobinę takie, że robi się wilgotne, jak lód bierzesz, lód staje się po prostu roztapia. I to była jedna ze scen, która była dla mnie tak przeurocza, że... Ale ten film kosztował tylko 17 milionów. No czego ty oczekujesz? To jest jak na standardy amerykańskie, to my byśmy powiedzieli w Polsce, że to jest bardzo niskobudżetowy film. Pamiętaj, to jest horror. Horrory są tanie, a to po pierwsze, a po drugie, lód nie jest drogi. Jestem przekonany, że wypełnienie tego miejsca lodu... Kalifornia była, człowieku, to wiesz, jak tam jest gorąco? Powtarzam, byłoby tańsze niż wypełnienie tego kostkami silikonowymi, które zostały celowo stworzone do tego celu. Mogę się założyć, że to byłoby tańsze. Plus, moim zdaniem, gdyby ona była zamrożona przez chwilę, no to sama scena byłaby... lepiej by się ją oglądało, bo... Problem z Jennifer Love Hewitt w tym filmie jest taki, że przez cały film ona albo wrzeszczy, albo piszczy, albo robi smutną minkę, albo oddycha biustem. To są rzeczy jedyne, które robi. Na co chciałeś? Nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę. Na co chciałeś, żeby ona robiła? No bo nie wiem, wiesz, no... W Krzyku Neve Campbell jest zajebiście aktywną osobą. Wiesz o co, jako bohaterka. Ona dużo robi, ona no tak, nie jest ale, tylko... Obie panie pochodzą z tego samego serialu młodzieżowego, o którym mówiliśmy. I jak porównasz, kogo one tam grają i jak grają, to właśnie po takich warunkach zostały przydzielone do swoich filmów. Love Hewitt nigdy nie była fajterką. W żadnym filmie, w którym grała, nigdy nie była fajterką. Zawsze jest tą uciekającą kobietą, którą trzeba ratować. Jak się nazywa ten film z Jamie Lee Curtis? Nie z Jamie Lee Curtis, z Sigourney Weaver, gdzie grają matkę i córkę podrywaczkę. To jest komedia. Zajebista. Ale przepraszam bardzo, jest najlepszą fajterką, która oszukuje facetów, podrywa, potrafi być delikatna. No, ale nie spuszcza im w pierdzielu. No. Ale nie o to chodzi w horrorze, żeby być... Mi nie chodzi o to, że ona jest fizycznie słaba. Chodzi o to, że ona nic nie robi per se. Był w stanie uwierzyć, że jest... Jak się wkurzy, to podejdzie i walnie fangą, prawda? No, ona ma w sobie ten charakter. Love Hewitt nie ma. Love Hewitt jest taki... Moim zdaniem ona jako aktorka to potrafi. Ja tutaj będę bronił, uważam, że to jest po prostu słabe pisanie, a właściwie nie. Pisanie było takie same w Krzyku. Reżyser, który najwyraźniej uważał, że jedyne co muszą zrobić, to po prostu wiecznie uciekające dziewczynki. Blondyna, Sara, która cały czas ucieka i Jennifer Love Hewitt, która jeszcze robi takie oczka. I tyle właściwie. Ty uwierz w kobiety, musisz bardziej w kobiety wierzyć. Ja wierzę w kobiety, tylko po prostu wiem, że Love Hewitt od zawsze była obsadzona w takich rolach, bo najwidoczniej tylko tak potrafi widzowi się sprzedać, no, że innej jej nie kupi. No. Ale wtedy była młoda, miała szansę jeszcze mnóstwo rzeczy zmienić w swojej repertuarze, więc wiesz, no, to są młodziutkie, zresztą Jennifer była wtedy, przeskok z telewizji do kina to jest ciężka sprawa. I bardzo często aktorzy, którzy są telewizyjni, nie są brani jako poważni aktorzy filmowi. No i dlatego chciałbym ci przypomnieć, że większość aktorów, którzy z telewizji przeskakują do horrorów, robią to dlatego, że nie są brani na poważnie, bo horrory nie są brane na poważnie. No, mało który z aktorów grających w horrorach
przeszedł na naprawdę wysoki poziom kina i był brany na poważnie. No to naprawdę chyba na... Teraz już mogę zacząć wymieniać, ostatnie 10 lat mogłem z 50 aktorów z horrorów. Chociażby mamy Lakeitha Stanfielda, który grał w Get Out. Mamy... No dobrze, ale to jest mamy... ostatnie 10 lat, to jest tak samo Daniel, jak... Daniela Kaluje, który z Oscarem wrócił ostatnio, mamy też Get Out. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest ostatni trend, tak samo jak teraz aktorzy z kina lecą do telewizji, bo telewizja nie jest w stanie im pójść. Ja mówię o latach 80. i 90., kiedy jak grałeś w horrorach, no to byłeś takim Też bym znalazł, dałbyś mi chwilkę, będzie spokojnie. Ale ja nie mówię, że nie masz żadnych, tylko że generalnie... Leonardo DiCaprio, Critters 3 chociażby, więc ja tak mógłbym tam, wiesz, nie, Jennifer Aniston, troll. Ja się z tobą zgadzam, że jest, że kilku znajdziesz, pewnie nie wiem, 10 czy 12, no ale generalnie to te filmy były na początku traktowane jak takie odrzuty Hollywood. Ale Dawid, no. I widzisz, i tutaj są dwie rzeczy, które to ja cię może tak postawię do pionu. My nie gadamy o tym, żeby usprawiedliwić, co wydarzyło się 20 lat temu ze względów kulturowo-politycznych. My rozmawiamy o filmie. Mogła zagrać tutaj lepiej? Tak. Czy ta postać powinna być napisana lepiej, jako dynamiczniej, mocniej, a nie jako baba, która płacze i beczy? Tak. No właśnie nie. Dla tego, gadanie? No właśnie, oczywiście, że tak. No nie, bo ja rok wcześniej w krzyku ja wyszło. Ja nie jestem przekonany, że Love Hewitt jest w stanie lepiej coś zagrać. Ale to nie dostałaby tej roli. A po pierwsze, to, że ty nie jesteś przekonany. To byśmy marzekali na jej aktorstwo. Ale postać jako taka wciąż by się broniła lepiej. No być może. No, no. O to chodzi, no kurna. Ale ona ją tak gra jak potrafi, no to jest moje zdanie. No ale też gra tym, co dostała w scenariuszu. W scenariuszu ma jak a ma myślisz, napisane, że gdyby dostała więcej, to by zagrała lepiej? Tak. Powtarzam tą komedię z Sigourney Weaver. Zobaczcie, jak ona tam potrafi skakać emocjami pomiędzy biedną, zbitą dziewczynką, ostrą suką, pomiędzy oszustką, wielce zakochaną dziewczyną. Ona moim zdaniem bardzo złe rzeczy wybierała. Jej kariera to są najczęściej złe wybory właśnie komedii romantycznych, dramatów obyczajowych. I to nigdy nie było ponad jakaś taka ten, ale gdy tylko... Ktoś, trafił się reżyser, który powiedział, ej, a spróbuj trochę bardziej, to nagle okazało się, że ona ma talent. Ona chyba ma talent, tylko że może to jest kwestia ego albo lenistwa trochę aktorskiego. Ma talent, jest ale jestem w stanie wymienić tylko jedną produkcję, która mi się podobała. No spoko. Dobrze, panie Dawidzie, już klikam na nią i już ci no nie, powinien... Ja od dwóch lat oglądam ale ten 911, gdzie gra jedną z głównych tak? ról i jest po prostu słaba. No. Nie dość, że przez większość czasu grała to samo, co z czyli kobietę, która była maltretowana przez swojego męża i uciekła i on jak w horrorach w finale któregoś tam sezonu w końcu ją dopadł siekierą i trzymał w jakimś domku, to wciąż gra tak samo, no ona gra drewnianą, ona jest bardzo ładną, inteligentną dziewczyną, ale nie ma talentu moim zdaniem, no. Historia Audrey Hepburn z 2000 roku, jak skoro mam już tak ten, Smoking z 2002. Ale to są dobre filmy, jest czy cudownie... tak nie po prostu czyta, żeby nie grała, bo... Nie. Historia jest w porządku. Smoking jest żenującym filmem, ale przynajmniej ona tam coś robi. Wymieniam, jak mam wymienić jej złe role, no to Garfield. O Jezus Maria, jaka jest żenująca. Słuchaj, Garfield to nawet, wiesz, Bill Murray mówi, że pomylił nazwiska reżyserów i nie zajarzył, że ten to nie ten. Tak. Nie reżyserów, bo to myślą, że to są bracia Coen. Bracia Coen, to był inny Coen, no. I tyle, tak. No. Ale tak to jest tak, tak to jest, jak się jest aktorem bez menadżera, tylko odbiera się telefony, no. To jest bardzo smutne. Swoją drogą, wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej w jakimś dziwnym, chorym świecie Garfield jest trochę jak horror. I ja mógłbym go tutaj omówić, ten film, bo ta pierwsza część jest momentami straszna. I to tak uczciwie straszna. Nie, ale wiesz, czekaj. O ile Bill Murray ma wymówkę, dlaczego zagrał w tym filmie, to nie wiem, jaką wymówkę ma Marek Kondrat, który podgłosił głos pod Garfielda. To prawda. Znaczy, wydaje mi się, że no, wymówka taka... Ładnie zapłacili, no i tyle. No, czasami jesteś aktorem, to jest, wiesz, praca, no nie? I tyle. Przyjdą pieniądze, to przyjdą. No dobra, to dawaj mi ten dobry, wspaniały film z Love Hewitt, no. Ten, no to podałem Audrey Hepburn, podam moim zdaniem była żydowska narzeczona, która była nie najgorsza z 2012 roku. Law and Order miała odcinek swój poświęcony, w sensie odcinek poświęcony jeden dobry. W Zabójczych Umysłach była nie najgorsza, więc żeby nie było, to nie jest tak, że ona jest genialną aktorką. To jest przede wszystkim aktorka, która dobiera sobie dosyć leniwie rolę. Przez co nigdy, wiesz, gdybyś ją zobaczył w dramacie, którym ona gra pod Oscara i gra żenująco,
to wtedy mógłbyś na 100% potwierdzić. Ona nigdy właściwie poza tym jednym filmem, tym, który dla mnie jest, on się nazywa Heartbreakers, prawdopodobnie ktoś jej dał... proponują jej ról oscarowych do filmów, które będą się o to ubiegać, no, jeżeli to nie uważasz, jest przypadek. Jeżeli uważasz, że tylko dobrym aktorom się proponuje dobre role, to chyba za mało w Hollywood siedzisz. Tyle gównianych... Przypomnę, że Vin Diesel miał rolę adwokata mafii, gdzie sam... Przepraszam... samemu broniącego się mafiozę w filmie, który miał być pod nagrody kręcony. Więc każdy gówno aktor może zagrać pod Oscary i to nie jest żaden argument. Ale jaki argument? To moim zdaniem ona jest słabą aktorką. No, większość ról, które ma, to moim zdaniem potwierdzają. No. To nie znaczy, że nie mogła spróbować. A Koszmar minionego lata jest tylko utwierdzającym w przekonaniu filmem, no. Ja bardziej stwierdzę, że to będzie wciąż wina bardziej reżysera niż aktorów. A czy wiesz, dobry reżyser najbardziej wyciągnie. Dla mnie smutne w tym wszystkim jest to, że ten film jest jednym z lepszych filmów jej filmografii, no. No masz jeszcze Ghost Whisperera z 2005, to jest oczywiście, to już nie jest kinowy, tylko telewizyjny. Tak, no ale tam też masz, troszeczkę się coś tam pozbierała, no więc no, swoją drogą, wróciła do seriali, bo w kinie po 2000 chyba 2004-2005 niespecjalnie dużo dostawała propozycji z tego, co tutaj. Znowu, powiem ci tak, twoje uprzedzenia, człowieku, który masz plakat Stevena Seagala po twojej lewej stronie, tak wychodzą, nie oceniasz filmu i tego, co teraz, nie tylko to, co ty wiesz z perspektywy 30 lat. Usiądź w tym filmie i siedź tylko w nim. Nie wychodź poza to. Ale to ty mi zadałeś pytanie, jak ja odbieram ten film po 30 czy 20 latach. Nie. Ostatnie pytanie rozmawialiśmy o aktorce i o tym, o postaci i jak ona została napisana. I ty zacząłeś gadać o tym, że nie mogła być inaczej napisana. Oczywiście, że mogła być inaczej napisana. Ja nie powiedziałem, że nie mogła być inaczej zagrana przez nią, bo aktorka nie... A ja mówiłem, napisana. Nie ma możliwości do zagrania czegoś lepszego niż to, co ale tutaj to, zagrała. Słuchaj, jeżeli ja pana zapytałem o godzinę, a pan mi zaczyna opowiadać, że kilogram kurczaków kosztuje 20 zł, to mam to w dupie. Zadałem pytanie o godzinę, to pan mi odpowiada o godzinie. Czyli, czy powinna zostać lepiej napisana w tym filmie i pan reżyser zjebał, nie dając... A ten cały film lepiej napisany, to nie jest... Oczywiście, że tak, no to o tym dyskutujemy. I to jest właśnie ten moment, w którym Dawid, który jest podcasterem i ma swój podcast i potrafi na tym podcaście rozmawiać z ludźmi, najwyraźniej nie rozumie godziny rozmawiania na temat jednego filmu. Chrystusie Panie, bierzemy fragment i analizujemy. Jest na przykład jedna rzecz, że w tym filmie mamy ponad 15 osób w czarnych skórzanych kurtkach. Dlaczego? Nie wiem, to są najczęściej statyści, ale jest to ciekawostka, którą ktoś to ogląda albo słucha podcastu, mówi, ale ciekawostka, będę oglądał film i zwrócę na coś, co się dzieje w drugim tle uwagę. Albo jest scena, w której z pięści, chyba właśnie, nie, przepraszam, Sarah Michelle Gerald ma uderzyć w lustro i uderza tak bardzo sztucznie, w sensie robi tylko ruch i zatrzymuje się pół metra od, a potem jest wyraźnie po prostu dublerka jej, ponieważ najwyraźniej trzeba było bezpiecznie, żeby ona sobie krzywdy nie zrobiła i niestety widać to, że jest to dublerka. To jest analizowanie filmu, a nie, no bo takie były czasy, że dublerka robiła... Ale jak chcesz taka manipulować, zobaczyć, że każda scena większej ucieczki jest grana przez dublera, bo najwidoczniej aktorzy nie mogli biegać albo nie chcieli biegać po 50 razy, a były kręcone duble, no. Akurat w tym przypadku najczęściej to są aktorzy. Nie. Wszystkie biegania Sarah Michelle Gerald są Sarah Michelle Gerald, wszystkie biegania Jennifer Love Hewitt są Jennifer Love Hewitt. Przy Close Upach, a przy tych dalekich... Tam nie ma specjalnie dalekich ujęć, bo to jest w jedynce, w dwójce może będą. W jedynce mamy prawie wszystko jest... Na przykład Sarah Michelle Gerald ma tą swoją bardzo długo uciekającą scenę, gdzie jest goniona przez chodzącego mordercę i ona ma te swoje... Ma tą samą alejkę, która ma około 50 metrów, która udaje 5 innych alejek. I to jest cały czas ona, bo kamera jest tak, że ona widzi tylko wzdłuż alejki. Więc ewentualnie w scenach śmierci to są dublerzy, bo im się nie chciało przypadkiem dostawać gumowym hakiem, ale jeżeli chodzi o bieganie, akurat tutaj wszyscy, Ryan Phillip tak samo napierdziela i biega, szczególnie bez koszulki, bo przecież jest taki przystojny. Więc to nie był body double zdecydowanie. Oj tam.
Nie, musiałby sobie... Zapraszam? Nie, muszę sobie, ale wydaje mi się, że jest tam zupełnie kilka scen, w których im się nie chciało tam... Kiedy ty powtórzyłeś ten film? Ja powtórzyłem go wczoraj i wyraźnie pilnowałem. To jest właśnie, jakie rzeczy analizujemy. No i tak, o to chodzi. Na przykład... Kocyk na plaży. Kumam. Kocyk na plaży, oczywiście. Jak oglądasz, analizujesz film przez godzinę, to nie gadasz od godziny o tym. Dzisiaj, Dawid, zrobiłeś lekcję dla każdego, jak gadać o tym, jak taki stary dziad, kiedyś to było i że takie są zasady, takie są realia. Tyle, że co to znaczy? To nic nie znaczy, bo możemy w ten sposób uzasadnić każdą decyzję filmową w każdym filmie, każdego reżysera, scenarzysty i aktora. Nie, moim zdaniem po prostu do niektórych rzeczy czepia się jako pierdoły. No jeśli naprawdę rzecz, za którą możemy krytykować film, jest brak kocyka na plaży, no to... To nie jest krytykowanie, tak, no. To się nazywa analizowanie. Nie, bo ja nie mówię, że to jest zła decyzja reżysera. Nie no, wiesz co? Ja mówię, że to jest z perspektywy rzeczywistości, to jest rzecz, której żaden z nas nie powinien zrobić. Zarówno dziewczyny, jak i chłopaka. Czy ja powiedziałem, że scena była źle nakręcona przez brak kocyka? Nie. Ja powiedziałem, że to nie jest rzecz, którą my jako, nie wiem, jako obserwujący film, widząc to i mając powiedzmy jakiekolwiek doświadczenie, powiedzielibyśmy, o jakie romantyczne, chciałbym stracić dziewictwo w ten sposób. Wręcz przeciwnie, powiedzielibyśmy, Chryste Panie, biedna dziewczyna, biedny chłopak. To jest całkiem co innego. To nie jest krytyka filmu. To jest zauważanie ciekawostek. Powiedz mi, że krytyką filmu jest powiedzenie, że było 15 chłopa w czarnych kurtkach. Czepianie się pierdoła, ale okej, dobra, no. No bo przez godzinę omawiasz film, to po cholerę masz gadać, takie były czasy. Przez godzinę. Ja przez godzinę od ciebie słyszę, takie były czasy. Że takie były czasy, że takie kręcili horrory. I no bo... co, powiedz mi, gdzie jest wnikliwość tej oceny? Wnikliwość. Bo ja szczerze powiedziawszy, uważam, że mój komentarz o kocyku jest bardziej wnikliwą obserwacją filmu, niż powiedzenie, no takie były czasy. Super. Bardzo się cieszę. Stary, no nie, bez kitu. Nie no, wiesz, no bo możemy sobie tak, wiesz, rozpatrywać, no ale tak... Tak się wtedy kręciło, tak nie, bo tak... I widzisz, i widzicie? Proszę Państwa, jest to zapisane, ja tego nie będę ciął. Dobrze. No to ja nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Nie, to nie jest argument, że tak się kręciło. Że film nakręcony w 97 roku powinien mieć kocyk i generalnie z twojej wiedzy, którą posiadasz teraz po x latach oglądania filmu od tamtego czasu, wiesz, że można było lepiej. No brawo, można było lepiej. Tak samo jak można było lepiej kręcić filmy w latach 60. No. I oczywiście, ale my tutaj analizujemy scenę po scenie właściwie i tak to powinno wyglądać, dlatego gdy mówiłeś o scenie morderstwa Johna Galeckiego, mówiłem, podałem chociażby, które jest za dużo mgły, ale sama scena się broni jako element wizualny, mimo tego, że fabularnie nie działa, więc... To jest analiza, a powiedzenie, no tak się kręciło, nie jest analizą, jest wymówką. I nie, tyle. Odpowiedzią na to, dlaczego to tak wygląda, no. To ja, dobra, co to znaczy, jak tak się kręciło? I już po tobie, no bo to jest wydmuszka, to jest stwierdzenie, które znaczy wszystko i nic naraz. No. To jest tautologia wręcz, można powiedzieć. Rozjechałeś mnie. No to widzisz, no tak jakbyś powiedział, że krytyką filmu jest powiedzenie o sztucznym lodzie. To nie jest krytyka filmu, to jest zauważenie tego, jakie rozwiązanie zostało zastosowane gdzieś tam i troszeczkę prześmianie tego z tej perspektywy, że taniej byłoby dać zwykły lód. Prawdopodobnie to mogło być życzenie aktorki, albo to po prostu było, gdzieś czytałem jeszcze, że powodem było to, że w środku były schowane ciała tych aktorów, które nie były ciałami aktorów, tylko odlewami i łatwiej było wtedy odsłonić je i przesunąć, żeby był efekt jumpscare'a. To jest, i co, w tym momencie, gdybym powiedział, no tak się wtedy robiło, no to co ty jako widz, jako słuchacz się dowiadujesz? Moim zdaniem akurat oni to użyli dlatego, że było Kalifornia i za dużo ich to kosztowało, bo to by mi się topiło po prostu, a nie jest to związane z tym, że aktorom było zimno, no. Aktorka, to, tylko ona była w tym lodzie. Słucham? Tylko Jennifer była w tym lodzie, więc... Nie no, ale on też był tam przyciągany, tak, przez blok lodu, z tego co pamiętam chyba, nie? Jak mu wbili. Kiedy ty ten film obejrzałeś drugi raz? Nie wiem, 2 dni temu? I ty... Boże... On był tam przeciągnięty pod właściwie, bardziej ma ciętą rękę tam. Zresztą ładna scena swoją. O, to jest ładna scena. Na zakończeniu mamy scenę, w której nasz wielki hakmistrz zostaje przypadkiem jakoś związany wokół ręki sznurem przez Freddy'ego Prinza Juniora i zostaje tak pociągnięty na górę i odcięta zostaje mu dłoń trzymająca wciąż hak. I potem zjeżdża sam hak zawieszony na jakiejś sieci. To jest ładne,
znowu głupie z perspektywy takiej, że cały film zaczyna się od tego, że rzucona osoba do wody, nie upewniamy się, czy nie żyje, by film zakończył się sceną, w której nie upewniamy się, czy osoba wrzucona do wody nie żyje. Chwilę po tym, jak ten sam bohater mówi, upewnijcie się, że osoba, którą wrzucacie do wody, nie żyje. Ma to powiedzonko ten przemiły pan, który nie pojawia się przez większość filmu. No wiesz, no, wydaje mi się, że też to ma trochę tej magii, o której my na początku rozmawialiśmy, tak? Czyli, że zachowania bohaterów są po prostu głupie, tak? I to jest też wyznacznikiem trochę tych slasherów, że generalnie mija się to wszystko z logiką. No ale i znów teraz będzie coś, na co ty mnie będziesz krytykował. Tak te filmy wyglądały i dlatego ludzie chcieli je oglądać, no. Znowu, to jest rok po Krzyku, pamiętaj o tym. I to jest porównanie, to są filmy, które mają tego samego scenarzystę, a 90%, może nie, 80% zachowań postaci w Krzyku da się uzasadnić, jest w miarę chociaż logiczne. W miarę, nie mówię, że super. No jak, jest tam jak też pomyślimy o tych, jak dziewczyna próbuje uciec przed podnoszone drzwi w garażu, no... Dlatego powiedziałem 80%, to jest jedna z najgłupszych rzeczy zdecydowanie w tym całym filmie, ale w miarę, więc mi o to chodzi, że faktycznie pewnym standardem była głupota, to nie znaczy, że powinniśmy na standard się godzić. No tak, ale czy to też nie jest wyznacznik slasherów, który jest standardem, że on musi tam być? Nie. No zobacz sobie teraz Polski w lesie, dziś nie zaśnie nikt, no. No tam też ci wszyscy bohaterowie... W miarę inteligentni. W miarę, jak na bohatera slasherów, prawie każdy z nich zachowuje się inteligentnie. Oni wracali do tego domu, nie wiadomo po co, żeby sprawdzić, co tam jest. No, na litość boską. Było chowanie się, nie pamiętam jak się nazywa ten facet, ten jeden, który tam strzelał. Było uprowadzenie przez tego księdza, które jest fajne. Było sporo zachowania normalnego. Była ta dwójka, która uprawia sobie, czy miała uprawiać seks czy coś tam. No ale główna bohaterka wraca do tego domu, nie wiem po co, żeby sprawdzić, co tam się dzieje. No, ja rozumiem, Julia Wieniawa idzie tam po to, żeby ratować. Przepadł ci do gust, to się polubiliście, będziesz teraz tego filmu bronić. Ale znowu, tam ci bohaterowie zachowują się tak samo głupio, jak ci w lesie dzisiaj. Nie, czyli jakby jedno. W tym, w I Know What You Did Last jedno Summer się zachowanie. Jedno zachowanie podałeś. Przypominam ci tam, że też masz to, że ona wraca prawdopodobnie, żeby sprawdzić, czy udaje się uratować, nie pamiętam, tego większego chłopaka. Co nie jest nienormalne, nie jest najmądrzejsze, ale nie jest nielogiczne. Cała reszta bohaterów zachowuje się jak najbardziej logicznie. Co więcej, na przykład jedna z rzeczy, ogromna różnica. Tutaj prawie za każdym razem, gdy główna bohaterka lub druga postać, czyli Sarah Michelle Gellar, zauważa mordercę, nawet gdy ukrywa się przed nim, zaczyna wrzeszczeć w niebogłosy. W lesie dziś nie znacznie nikt, a Julia Wieniawa próbuje kilka razy, gdy tam już tam widzi ich z dala czy coś tam, powstrzymać się przed krzykiem, żeby ich nie, żeby nie powiedzieć, gdzie jest. Logiczne? Logiczne. Mądrzejsze? Mądrzejsze. Da się? Da się. Znowu wracam w Krzyku. Rok wcześniej ten sam scenarzysta dało się zrobić, żeby bohaterowie zachowywali się mądrzej. Więc skoro się tam da, też się to darni, nie powinniśmy wypuszczać. Mówić, no. No też się darli, ale słuchaj, nie, krzyk krzykowi nierówny. Innymi słowy, to, że w jednej sytuacji ktoś sobie wrzasnął, to, że w momencie, w którym, kiedy jest goniona Neve Campbell, mamy sytuację, gdzie ona rzuca w tego ziomka, kiedy ona jest właściwie, próbuje walczyć, więc hałas jest elementem, wykrzykuje do niego, no to nie próbujemy bawić się w stealth. Więc użycie argumentu, że też krzyczą, kontekst. Nie, kiedy krzyczą? Moim zdaniem w każdym tym filmie wyznacznikiem jest to, że ci ludzie nie zachowują się racjonalnie. I to właśnie wyznacza slasher, no, że ty masz się pobawić, że to nie ma być film logiczny. To ma być głupkowate uciekanie przed nieznanym złem, niezależnie czy to jest, nie wiem, spadło z kosmosu, zostało wyłowione z wody, czy jest po prostu postrzelonym pomysłem jednego z twoich kolegów, że fajnie będzie teraz zamienić się w mordercę. To jest urok tych slasherów, no żebyś ty właśnie nie siedział, nie analizował. I ci ludzie mają być głupi, no. To teraz tak, to jest idealny moment, żeby moim zdaniem domknąć naszą rozmowę. Żeby w tym momencie ci, którzy dotrwali do tego momentu, pisali w komentarzach, czy zgadzają się z Dawidem, który uważa, że to jest element, można powiedzieć, fundamentalny, zasadniczy slashera,
czy zgadzają się ze mną, że to jest wręcz przeciwnie. Ja jako powiedzmy mega fan horrorów, mega fan slasherów, który na dobrych slasherach, między innymi chociażby Sleepaway Camp, między innymi Camp Blood, między innymi slasher piątki 13, gdzie zachowanie logiczne, jest ich trzecia, czwarta, piąta część, czwarta, bez piątej, jest mnóstwo dobrych zachowań. Halloweeny, które potrafią być bardzo inteligentnie napisane, są slasherami. Przecież najnowszy Halloween i teraz Halloween Kills pewnie też. To nie jest dla mnie zasadnicza rzecz. Wręcz przeciwnie, dobry slasher opiera się na tym, że jest jak najmniej głupi, a jak najbardziej potrafi uzasadnić zachowanie bohaterów w ramach świata tworzonego. Więc to moim zdaniem idealne miejsce, żeby zrobić taką sondę. Ja może zrobię jakiś taki sondę gdzieś na Facebooku albo na YouTubie i zobaczymy, co tam ludzie opowiedzą. Czy zgadzają się z Dawidem, czy ze mną, bo dobrze, po prostu tylko tutaj nie dojdziemy do porozumienia. Dobrze, tylko uściślijmy, no. Czy zgadzanie to jest się na to, że tak byśmy chcieli, żeby było tak, jak Julian mówi, czy zgadzanie to jest, że jest tak, a nie inaczej, tak jak ja mówię. Bo to wiesz... Tak, mi nie chodzi o to, że tak powinno być. Kilka przykładów i mówisz, że tak można. Oczywiście, tylko ze slasherów jest może. I wszystkie są niestety do siebie pod tym podobne, bo moim zdaniem, tak jak powiedziałem, to jest ich urok. No nie, to jest znowu, moim zdaniem to nie jest rzecz zasadnicza, to powiedziałeś, że to jest rzecz, która czyni slasher. Nie, to jest ich urok, że to jest część pisana. No ale urok, no to jest część zasadnicza. No wiadomo, no to właśnie dla mnie nie, jest wiadomo, dokładnie odwrotnie. Wiadomo, że częścią slashera jest sam slasher, no czyli wiesz... Tak, ale podałeś to jako jedną rzecz definiujących slasher, nielogiczne zachowań bohaterów. Dla mnie jest wręcz odwrotnie. Dla mnie może być to w przypadku trochę samoświadomego slashera coś, co może być zabawne, jeżeli robimy samoświadomy slasher taki jak Track and Ed Against Evil, bodajże nie przypomnę sobie, ten z Alanem Tudykiem, który udaje Wrong Turn. Zresztą Wrong Turn też jest przypadkiem, gdzie bohaterowie zachowują się jak idioci często. Ale najczęściej, i nie jest to na pewno rzecz składowa, na pewno nie jest to fundament, na pewno nie jest to rzecz zasadnicza w horrorze, slasherze. Co więcej, częściej go psuje niż naprawia. I oczywiście, ale wciąż wydaje mi się, że została wpisana w ten kanon i jest nieodłączną tą częścią, ale niech słuchacze decydują, jak najbardziej. Jak najbardziej. Jeżeli wpisana jest w kanon, to najnowsze slashery powinny tak mieć. Najnowszy slasher to jest Halloween najnowszy. Nie ma tej części. Są jedni z najmądrzejszych bohaterów, jakich spotkałem w ostatnich 20 lat. Powiem tak, obejrzę, bo to chyba w Wenecji mają pokazywać. Nie Halloween Kills, Halloween poprzednia. Halloween. Myślałem, że mówisz, okej. Okay. Nie, jeszcze nie mam takich dojść. Jak będę miał takie dojścia, to obiecuję, że ci dam znać, będziemy razem oglądać jakieś takie, jak tylko reżyser skończy, tak masz Julian, tutaj bawcie. Podobno w Wenecji mają pokazać. Tak, słyszałem też, że po raz to jest też pokazuje swoją drogą, tak idealnie domyka, gdy mówiłeś o tym, jak podchodzono do horrorów lat 90. głównie jako głupotka, jak się zmieniło to w ciągu 20 lat. Że teraz horror wreszcie staje się gatunkiem dużo bardziej szanowanym, a nie traktowanym trochę jako taka... No tak, ale to też nie jest tak, że Halloween jest po prostu częścią kultury już filmowej i nie da się inaczej, wiesz. To nie jest tak, że każdy horror pokazaliby teraz... Oczywiście, po prostu Halloween to jest część tej amerykańskiej filmografii, no i bez tego nie da się w ogóle o niej mówić. Tak, ale mamy The Witch, mamy Midsommar, mamy Lighthouse, mamy Get Out, mamy Us. Tych horrorów, które już są traktowane mega poważnie i artystycznie. Mamy Niewidzialnego Człowieka sprzed roku. Jest dużo, dużo więcej i ta zmiana zdecydowanie nastąpiła. Ciche miejsce Krasickiego też. Ciche miejsce, tak. Więc tego jest naprawdę dużo, dużo więcej i jest to porządne traktowanie. Tak, tylko że tutaj to jest odejście od tego, o czym my rozmawiamy. To nie są slashery. O, nie zgadzam. Mieliśmy Halloween, który jest slasherem. Ja osobiście uważam, że to jest ewolucja. Plus Us, to my, jest trochę wariacją na temat slashera. I sam Jordan Peele o tym mówił, że no nie, jest no to ostatnio slashera. Widziałem Fear Street i to jest bardziej taki Ale Fear Street też jest oparty na... Boże, jest też oparty swoją drogą też na powieści. Więc swoją drogą, która była też popularna, kiedy była popularna powieść. Sama pani reżyser mówi, że dla niej inspiracją do zajęcia się tym tematem był Krzyk bo to są trzy części, ta pierwsza tak. 94 to jest taki Krzyk. Tak?
To jest taki krzyk. I nie powiedziałeś, że pani reżyser powiedziała to tobie w wywiadzie, ale ja to mogę powiedzieć, że powiedziała to tobie w wywiadzie. Nie musisz być teraz sztucznie skromny po ponad godzinie gadania. W każdym razie, dużo dyskusji. Tutaj, to jest w ogóle ciekawe, bo jesteś pierwszym gościem, z którym tak bardzo się nie zgadzałem w ocenie filmu. Nie wiem. To ja tylko stwierdzam, znowu, to jest tak z tym kocykiem. Ja nie krytykuję, ja opisuję fakt. Więc jesteś moim kocykiem. Ale przeważnie się nie zgadzamy w... To prawda, to jest ciekawe. Mimo tego, że mamy bardzo podobne oceny do filmów, jak czasem spojrzymy na nasze, powiedzmy tak, cyferkami, bardzo podobne oceny, ale jak zaczynamy analizować, to się po prostu potrafimy rozjechać. W każdym razie, dziękuję ci, Dawid, za obecność. Teraz jesteś tak pięknie prześwietlony, cudownie byłeś przez chwilę, jakby w ogóle jak Jezus, który zstąpił do nas. Dawida oczywiście znajdziecie nie tylko na ekranie, między For Fun TV, także oczywiście jego wywiady możecie przeczytać właściwie w PSX Extreme, jak dobrze pamiętam, w wielu innych czasopismach, takich, których by się nawet nie spodziewali, więc patrzcie, kto przeprowadził wywiad, bo może się okazać, że to Dawid. Bierzecie panią, a tutaj nagle Dawid. I to jest facet, który umie gadać, umie zadawać pytania, więc mam nadzieję, że będziecie go śledzić. Jego linki znajdziecie oczywiście też w opisie i czekamy na wasze zdanie, ponieważ tutaj tak, było tak dużo burzliwej dyskusji, że może coś ciekawego z tego wyjdzie. A my później się spotkamy na Octopusie, przejrzymy to, przeanalizujemy i będzie finałowe starcie, kto komu stawia browara. Tak jest, zrobimy drugą część i będziemy analizować drugą część tego, kto znowu nie widział, wciąż wiem, co zrobiłeś poprzedniego lata, albo tą trzecią część nie, 2006 roku. Nie, to już iśmy po tą trzecią część z 2006 roku. O nie. Zawsze, czekaj, jak ty, bo to jest tak, I will always know what you did last summer, a ty wymyśliłeś, jak tak. To powinno się po polsku koszmar. Wieczny koszmar lata, wieczny koszmar lata, tak powiedziałem. Więc to jest moja propozycja tytułu, co jak macie lepszy pomysł na polskie tłumaczenie, też napiszcie w komentarzu, bo chyba ten film oficjalnie nie miał premiery DVD w Polsce, z tego co wiem, więc może jeszcze będzie miał po naszej interwencji. Trzeba sprawdzić, czy na którymś z VOD się gdzieś nie kryje pod tą całą stertą, nie? Z jakim tytułem swoją drogą, to też jest pytanie. A tam będzie koszmar minionego lata 3. I wszystko wtedy pójdzie w diabły, nie? Dobra, dziękuję ci, Dawid, jeszcze raz. Dziękuję wam za przesłuchanie. Dziękuję. To była najdłuższa nasza dyskusja wyszła. Do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Na razie. Na razie.